Łącznie zostało nagranych ponad 900 filmów. Do niedawna twierdziłem, że te filmy nie są mi w ogóle potrzebne. W sensie są potrzebne na tym kanale, ale już jako prywatne, że tak powiem. Zgredek, cicho bądź! Przepraszam. Chciałbym wam, kochani widzowie, powiedzieć, że jest to bardzo smutny dzień dla mnie, ponieważ co? O Boże, jak ja dawno czapki na filmach nie nosiłem, nie? I dziwnie w tych słuchawkach wyglądam, naprawdę. Nie mam nic czegoś innego? Serio? Nie mogę słuchawek nausznych po... Znaczy dołusznych, bo uszkodzę sobie słuch. Dobra, mniejsza o to, będę jakoś tak jak... Albo jak i sam będę sobie i o... Dobra, to jest jakiś pomysł. Chwilowa, że tak powiem, problemy techniczne. Moi drodzy, witajcie w... Już kiedyś robiłem ten, tego typu film, ale... Stare filmy i zacznijmy od pierwszego dostępnego filmu na tym kanale. Czyli... Właśnie od tego, od tej perełki. Dobry, z tej strony Mikrus. Taki gracz i raper. Dwa w jednym. Dobrze. O Boże, ja już tutaj widzę, że mnie mrozi. Tutaj strasznie mrozi. Dwie łapki w górę i sześć w dół. No w sumie nie dziwię się twórco Nikodemie Cappuccinie, ponieważ jesteś i byłeś... Czym byłeś? Zawsze byłeś, będziesz i byłeś rakiem. I nikt ci nie powie, że kiedykolwiek przepropsowałeś, bo jesteś gównem największym i tyle. Mniejsza o to. Oglądajmy dalej. Pierwszy odcinek z gry na ryby na Facebooku. Bo na razie tylko z gier na internecie będę nagrywał filmiki, bo... to nie mój komputer i nie ma wejścia do płyt CD, więc to nie jest mój komputer. Nikodem! Ale po chuj ty o tym mówisz, człowieku? Czy ty siebie widzisz? Miesz kurde pryszcze na mordzie. Przypomnę ci, Nikodem jest 2015 roku, a ty... Tutaj mamy hajs, 26 hajsu papierowego. Cash. 158 567 monet, 0 pereł, 95% levela, 60... Dobra, Nikodem, po co ty to pokazujesz? Przepraszam cię bardzo, ale na chuj ty to pokazujesz ludziom? Każdy i tak widzi, jak nagrywasz tym gównianym LG-kiem, kurwa, za... Dzisiaj on by kosztował 30 zł w Lombardzie, bo już takich nie produkują. To był LG L3, wyobraźcie sobie. Z chujową kamerką, jakieś 360p, nawet nie. Jaka to była rozdzielczość? Uwaga, 360p, kochani. To było 360. Czemu ja to dalej trzymam? Nie szło o to, ale to było 360p, wyobraźcie sobie. I no jak to... Strasznie ciulowa rozdzielczość była, bardzo, bardzo strasznie. O, perełka. Uwaga, perełka, klasyka gatunku i ostatnio bardzo, bardzo ulubiony mem przez Jameza. Dlaczego? No to ludzie, witajcie w moim pierwszym Q&A. O Boże. Dobra. Dlaczego Q&A? Dlaczego nie FNAF? Dlaczego? Naprawdę robiłem kiedyś taki cringe'owy content? Proszę mi napiszcie w komentarzu, dlaczego... Co mną kierowało? Co to był Nikodemie z 2015 roku kierowało, żeby... Robić z siebie debila w internecie. Dobra, teraz z siebie też robię debila w internecie i udaję KN-a, ale to... To jest mniejszy cringe niż to, co było w 2015 roku, naprawdę.
Ja ostatnio na live'ach oglądam moje stare filmy, żeby się doszukać jakiegoś gówna na mój temat i stwierdzam, że to jest cringe. To jest istny cringe. Przecież, kurwa, tego nie da się oglądać. Naprawdę, tego nie da się oglądać. A ja muszę to oglądać na potrzeby filmu. Ja już po pierwszej scenie bym z przyjemnością wyłączył to, bo... O Boże. No Q&A, po prostu. Chciałem nagrać, ziomeczki mi kazali, to jestem. Dobrze. Widzicie, macie tutaj... Twój pryszczaty ryj mamy, tak. Mamy twój pryszczaty ryj. Więc kurwa, zamknij mordę. Dobra. Pierwsze pytanie. Dlaczego Patryk Sacki, Szymon Olejniczak to kumple, kiedy nagrasz o nich kawałek? Czy ja serio nagrywałem kawałki o ludziach, którzy mieli ze mnie bekę? Naprawdę byłem takim cringe'em? Naprawdę? Dlaczego? O Boże. Ja się skarżę na migrenę cotygodniową, bo mnie głowa co tydzień boli i się skarżę na migrenę, ale od tego to mnie niestety nie na serio boli głowa. Jaki to jest cringe, proszę, nie. Weźcie mnie stąd na jakiś ojom albo na prześwietlenie głowy, bo to jest... Dlaczego ja muszę to nagrywać? Kawałeczek już, no tak typowo jest u nich nagrany, ale kawałek będzie dopiero o nich tak typowo po przechyłach. Przechyły muszą... Ktoś w ogóle przechyły pamięta? Jeśli nie wiecie, jak mi nie wiecie, co to są kurwa przechyły. No, nowe osoby mogą nie wiedzieć, tak? Nowe osoby mogą nie wiedzieć, co to są przechyły. Ale na pewno znajdą się osoby, które wiedzą, co to są przechyły i... Dlaczego ja musiałem robić taki cringe? Zobaczcie sami po prostu. Drodzy widzowie, witajcie na... Corocznym nie, ale... Dobra. Witajcie w mojej nowej piosence, którą mam za chwilę puszczę, zaśpiewam ja. Mikros. Ja? Mikros. A to będą... Co to będzie? Zesrałeś się. A to będą... Co to będzie? To będą przechyły! Dobra, kurwa, nie udawaj z siebie debila, człowieku. Bardzo cię proszę, dlaczego ja to włączyłem, dobra. O, przechyły i przechyły. Oho, za dobra budka puchnie. Oho, trzymajcie mnie dziewczyny, bo ja zaraz wiebie chyba się. I ten akurat był dobry kawałek, muszę przyznać. Cringe'owy dalej, ale dobry był. Film niedostępny, bardzo dobrze. I dlaczego jesteście kumplami? Lubię was, jesteście moimi ziomeczkami. No, pamiętajcie ziomeczki, jesteście moimi ziomeczkami, bo was lubię i kocham i dużo miłości ode mnie. Jesteśmy w świecie 5D, jesteśmy w kręgu 5D, jak Andrzej Knaga. Przesyłam wam dużo miłości, bo ja jestem Bogiem i nie potrzebuję snu. Jezu, nie, przepraszam. Przepraszam, że ja tutaj zaknagowałem trochę, ale musiałem na potrzeby filmu. Pamiętajcie, dużo miłości wam przesyłam i całuski dla was. Czasami żałuję, że w ogóle zacząłem YouTube'a oglądając te filmy. I jakbym nagrywał wcześniej bez mordy, już to powiedziałem kiedyś na streamie, że jakbym nagrywał wcześniej bez mordy i tak szybko nie zaczął pokazywać swojego głupiego ryjca, to może bym nawet dzisiaj miał 1000 subów. No ale no co jak noc.
Byłem bardzo energicznym człowiekiem, energicznym dzieckiem, dużo energii ode mnie biało, mimo że już wtedy miałem depresję i dlatego chciałem się podzielić moją depresją z wami, co też wam was przyprawiłem o krwotok uszu na przykład kiedyś, robiąc moje piosenki. I teraz raczej w 2015, 16, 17 i czasami nawet w 18 roku przyprawiałem was o dużą dawkę cringe'u. Co prawda teraz też jest duża dawka cringe'u, ale już nie taka jaka była kiedyś. Chciałbym was przeprosić za starego Nikodema i... Jak to dobrze, że mi w komentarzu nikt nie pisze, że stary Nikodem jest lepszy, naprawdę. O, uwaga. Vlog świąteczny, to już było kiedyś oglądane, to kiedyś oglądałem już. No ale obejrzyjmy to, obejrzyjmy. Witam was bardzo serdecznie. Co to jest? Twoje pryszcze na mordzie. Miklus, nie Q&A? Nie no, żartuję. To jest vlog się... ale w ogóle to już nawet wtedy się czesałem na Gimpera i... przynajmniej zakryłem swoje zakola. W ogóle chcecie zobaczyć moje zakola? Proszę. Mama się ze mnie śmieje, że wyglądam jak myszka Miki. Boże! Co to jest? Ja się pytam. Chwila. Tu mam... Tu jestem łysy? Nie? Tutaj też? Jest masakra jakaś. Ja powinienem przejebać 50 tysięcy na przeszczep włosów. I potem... Boże, jakie jajko, jaki ja okrągły jestem. Boże święty. Naprawdę tak przytyłem? Nieźle. Powinienem przewalić 50 tysięcy na przeszczep włosów i... i nie udałby się ten przeszczep jeszcze. Świąteczne ludziska. I dzisiaj... Czasami nie dziwię się, że te filmy, które aktualnie oglądam, są cringe'em i... są na prywatnym. Tak. Pomyślałem, że tego vloga sobie nagram, to więc... jestem, nie? I więc tak, niestety jestem u babci. Sam. I co, zabiją ciebie tam ktoś, skoro byłeś u babci, kolego? Nikt by ciebie tam nie zabił. Dlaczego zrobiłeś taką dramaturgię z tego, że jesteś u babci sam? No tak, miałeś wtedy 13 lat i byłeś cringe'em. A nie, już 14 wtedy miałem. Nie, 13! Tak, ja zaczynałem mając 12 lat. No? W styczniu 2015 to ja miałem 12 lat. Ledwo skończyłem 12 lat. Taką świeczułkę dostałem. Nie mam. Tej świeczuszki już nie ma. Taki. Mówiłem, że to świeczka jest. Nie no. Taka piękna, ludzie. O i ta choineczka piękna. Sztuczna. Widać? Co kurwa, brokatem się ujebałem. Na cringe. Spoko. Choinka mnie po... Choinka, tak. Fajna świeczułka. Się ją zapali na sylwka. Lub kiedyś. Wypierdolę tam, przez okno jak kuracjusza. To się tutaj... Cryptis. Au. Nie! Poczko. No. Ramka. Z jakąś panią. Cryptis. Au. Nie! 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 Nikodem, czemu to zrobiłeś? Dlaczego? Co tobą, człowieku? Co mną kierowało w ogóle, żeby takie coś powiedzieć? Miałem 13 lat! Dobra, hormony, ale... dlaczego? Dobra, laska w podkoszulku ubrana, tak? No w żonobikę ubrana. I dlaczego mnie podkusiło to, żeby kurwa powiedzieć, że to striptiz jest? Był. Dlaczego? 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 No tak lagi. Petki, moje drogie serdeczne i jeszcze tam jakieś. Prosty most. No. Zapisałem.
Czemu wyglądam tu jak młody matczak? No serio, wyglądałem tu w pewnym momencie jak mata. Nick Foxy na tym moim... Cudowne 5 FPS-ów. Piękne czasy. Minimalne ściny tutaj są faktycznie i... Bo Bandy Camel nagrywałeś jeszcze kamerkę. Wiesz, to było. Czy ty jesteś... Fuck. I tu są jakieś... Kurwa, nikt nic z tego nie rozumiał. Dlaczego ja to w ogóle wypuszczałem na światło dzienne? Jakie lagi? No ale 2016 rok, to Minecraft wtedy był na totalnym dnie upadkowym, że tak powiem, i nikt Minecrafta na polskim YouTubie wtedy nie grał. Przynajmniej mało osób. O Boże, nie! Włączmy to. Mikro z jego racji, zawsze spoko. 11 lajków! Kto... 653! Co? Tu dla ciebie. O, jeszcze fokus. Nie umiem śpiewać, ale spróbuję, kochanie. Bardzo, ja, bardzo, ja, ja odkąd ciebie poznałem, marzyłem tylko o tym, żebyś jest to moc w mózgach, mówiłem do ciebie, kocham cię, ty. Ty, nawet w beat wbijałem. Nawet w beat wchodziłem, o kurna. Ty, moja słodka, to ja i moja dziewczyna, któregoś dnia powie ci na... Ej, już tutaj robiłem w miarę profesjonalne kawałki. Kurwa. O kuźwa. Chaty ci wbijam, no tak trybu rokiem ciebie, kochanie zabijam. Owszem, to ja tutaj rymuję na tych bitach. Słyszysz? To ja, twój debilny chłopak, bez uczuć, bez niczego. Robię to tylko dlatego, żeby ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. A ty tego nie doceniasz, nie doceniasz moich starań. Powiem ci, że kocham cię ponad życie i ty tego już nie zmienię. Wiem, że jestem zjebem, czy też pojebem, ale wiem też, że kochasz mnie, kochanie. No to cześć, hej kochanie, musisz coś wiedzieć. Muszę ci powiedzieć, że kocham cię ponad niebem, hej. Ej, ale jakby... W 2016 takie kawałki robiłem? To chyba nie był jedyny dobry kawałek wtedy. Znaczy, nie licząc chujowego audio, okej, dobra, spoko, ale... Wow! Jestem pod wrażeniem, że ja w ogóle trafiłem w beat i ten tekst miał w ogóle jakikolwiek przekaz wtedy, naprawdę. Naprawdę, o Boże! Ten tekst miał jakikolwiek przekaz! Wow! Ej... Widzę, że... Migros w 2016 roku robił lepsze rapsy niż filmy. Brawo, Nikodem. Powinieneś iść dalej w rap, a nie ciągle filmy robić. Na pewno jakiś cringe będzie, nie? Opryszczę na bardziej. Cześć, ziomy, witajcie w takim informacyjnym odcinku dotyczącym tego kanału. Ło, 720p! Jadę na wakacje, filmików nie będzie przez co najmniej ponad, może nawet miesiąc. Więc nie patrzcie, jeżeli nie będzie tam... Nikt za tobą nie będzie płakał, przyjacielu, kolego. YouTuber's Life albo czegoś tam, nie? Bo po prostu na wakacje wyjeżdżam, na pewno jakiś miesiąc będzie co najmniej. Trzeba było filmy nagrać na zapas, człowieku. I w lipcu postaram się to wszystko nadrobić, to te wszystko. A to było wtedy, co ja na Mazury jechałem i nagrywałem vloga z Giżycka. Pozdrawiam Wylew. Tak, byłem w Giżycku kiedyś. Wszystkie filmiki, a jeszcze zostały mi dwie misje w Settlersach, to już to na pewno będzie jakieś 4-5 odcinków. No, tak więc... To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Tu mam 30 parę giga. Więc trzeba... Siostra, cicho. Ej, nawet więc ten. Trzeba troszkę się streszczać. Już cringe'u nie ma. Takiego.
Bo jest bez kamerki, nie widać mojej głupiej mordy. Czemu ja te nożyczki ciągle trzymam? Boże. Odcinka ostatniego Settlersów już nie będzie. A no, nie nagrałem faktycznie. Też mi się wydaje, że chyba powinienem nagrać. No, przydałoby się. Może zrobię. Może nagram. Naprawdę, te filmy z Hobbita dobrze wyszły. Pomimo czulowego audio oczywiście, to dobrze wyszły te odcinki z Settlersów, ponieważ... Settlersów chyba też nagrywałem bez kamerki tak w ogóle. Ale z Hobbita, ponieważ nie było tam kamerki, nie było widać mojego głupiego ry... Co jest? 10 lipca trzy filmy aż wstawiłem? Bunkry? Mazury i a Arwin i wybiórki, co za mnie. Ile to ma? Jaką to ma w ogóle rysu? Siemaneczku, witajcie, ja jestem Nikodem, a to jest trzeci dzień z naszych O, Rezi! Moich wakacji, moich. No jak chcecie, może się... Ty kurwa, czapkę ojcu zajebałem. Ej, ale to nawet dobre było. No to dobre vlogi nawet były, powiem wam szczerze. Co się mówić, na... Nie liczę z tych pryszczy na mordzie, to nawet całkiem spoko te vlogi wyglądały. Dzisiaj to drugi czas kanału na nazwie... Ej, wyobraźcie sobie, jakbym już wtedy Roxanę znał. I by było... Nie chcę jechać do Giżycka, kurwa macie. Tam jest wylew. Tak. Zdanie, więc trochę tego będzie. Ja już się boję. Co będzie? Teraz jadę na rybki do tatusia. Rowerkiem. No, pamiętam, jestem szeroka morda. Tak. No. Samo ma do rybki szybka, więc rybiska, no zobaczcie. Zobaczcie, to jest zajebisty widok, zajebisty, prokoza. Jezu, moja siostra się chyba wtedy bała, bo miała lęk wysokości. Ile ona miała? 5 lat, jak to miała. Tak. No cudownie szeroki kadr. No, ale no nie powiem, no... Giżycko ładne miasto. Nie ukrywam. Nie ukrywam, że Giżycko ładne miasto było. Było. To jest dobre określenie, było. No to już nawet takim spoko filmy robiłem, nie oszukiwał. Dobra, co jak to, ale to jest hit. Asymetryczna lirka tu nawija, trubica w twoim butach, tu jest twoja wina, to twoja wina, nie moja suki zjena, zabije tutaj, to twoja dziewczyna umarła, dzisiaj tutaj nawija na tych bitach, sam, a skin to nie moja dziewczyna, zginęła właśnie tutaj, na twoich bitach, rozwalę ciebie, dzisiaj tego skurwysyna. Nawet. O! Au! Uwaga, lecimy z tym. Gimper! Witam cię, kurwo jebana, ty w dupę! Witam cię, kurwo jebana, ty w dupę jebana! Piotrek! Musisz tu być! Pana, co tu się tutaj dzieje, liryką, to zabijam cię, nie jestem leniem, nie jestem chory. Nie jestem leniem, nie jestem chorym pojebem, czy jakoś tak to było. Cześć, tu Nikodem, dziś... Yo! What the fuck? Dam sobie muzyczki głośniej. Cześć, tu Sławomir. Cześć kochani, tu Sławomir! Hehehe, Sławomir! No i widzimy się niedługo w kraju, w ojczyźnie. Oczywiście ten, do zobaczenia, kochani. Ty stara cholero, ty stara ty, ci diabli nie wiero, ni chujani. Co robić tero, jak megiero z tobą żyć?
chodząca afero. Czwarta pijawko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę ci. Dużo jesz, mało wiesz, mordę od rana drzesz. Nigdy nie pukasz drzwi, oda nie robisz mi. Kiedy ruszasz z miejsca, rzucasz trzeci bieg. O! Najlepszy film na kanale. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a dzisiaj wam powiem... Dostajecie informacje na temat moich rapów. Pomyślałem, że na razie nie będę robił rapów ze względów takich, że nie mam w ogóle weny, ani nie mam co wymyślić, więc... Spokojnie, płyta będzie, ale jak będę sławniejszy. Tymczasem Mikrus po 10 nielegalnym albumie. Brawo. Brawo ja. W sumie no i to samo. Z czego dwa prawie legalne są, bo na Spotify już są. Wbijajcie na mojego Spotify'a. Tylko gry się liczą. Tylko gry, sprzedawczyku jebany. Rozwinę dalej swój kanał gaming. Tak, swój kanał gamingowy. O! A to moje było czy nie? Nie pamiętam. Bo jak nie moje, to zacząłem już wtedy podpierdalać bity z neta. Pieprzone dwie kurwy, nie wiedzą co to miłość. Co to kurwa jest pieprzona za miłość? Stop! Powiedziałem, zatrzymaj się dziwko, mówię ci stop. Bo ci pierdolę? Ty wiesz to, myślisz, że co możesz obrażać ją? Nic z tego, wypierdalaj mi sąd razem z koleżaneczką, pierdolę ci. Rozumiesz? Chociaż nie, bo ci kije nawet nie posunę. Jaka szkoda, ty gruba szpato, nic chcę powiedzieć. Mamo, tato, on mnie bije i dobrze, należy ci się to. Wypierdalaj mi stąd, ty gruba szpato. Masakro jest! Kurwa to, o Jezu, jest to urodziliście i ty też gruba szpato. Masakro jest! Kurwa to, że się urodziliście i ty też gruba szmato. Masakrom jest! Kurwa to, że się urodziliście i ty też gruba szmato. Masakrom kurwa to, że się urodziliście i ty też gruba szmato. Szmato. Yo, Mikrus. TM Music, Konrad Records, yo. Druga sprawa, mam boty do tego gnoja. To biedala się nie sprawy? Tak to ja! I co? Powiesz cwaniaczku, startujesz do mojej laski? Maniaczku! Co mi... Aaaa! Już wiem czemu mi się wydawało rytmicznie tak dziwnie znajomo. Gimper. No tak, wtedy to były czasy, kiedy kopiowałem w chuj Gimpera. Kurwa, taki chuj może zrobić, nic mi nie zrobisz. I z te przerzucę z chuj. To robota, sam raz dla ciebie. Ty na nią nie zasługujesz? Rozum to z niebie! Myślisz, że będziesz lepszy ode mnie, wolne żarty, bo ja jedną kocham, ty pojebę, pierdolcie się! Pieprzone szmaty, za spierdalanie mi związku pójdziecie, kurwa! Za kraty! Masakrom jest! Kurwa, no, że się urodziliście i ty też gruba szmato! Masakrom jest! Kurwa to! Że się urodziliście i ty też gruba szmato! Masakrom jest! Kurwa to, że się urodziliście i ty też gruba szmato. Masakrom jest! Kurwa to, ale że się kontertał. Urodziliście i ty też gruba szmato. Nie, chyba tego bita sam robiłem. W Music Makerze. Dzień dobry, witam. O, jestem Nikodem. Bardzo serdecznie w dość nietypowym filmiku, bo dzisiaj mamy kolejny challenge na moim kanale. Oprócz czyli na tak mordzie. Zwany nie śpiewaj ani nie tańcz challenge. I zrobimy. Musiałem się wylogować ze Skype'a. Żeby nikt do mnie nie dzwonił. To który był? 2017 rok, to ja wtedy z Piotrem już chyba gadałem. Tak, z Piotrem gadałem, bo tam Flappy Cat już był. Mówimy tak, że wy mi wymyślicie karę, ile razy mam to coś zrobić,
Jeżeli ile razy grozi. Zaśpiewam, czy też zatańczę. Dobra. O, jak anioła głos. Kiedy ja to słuchałem, mam woła głos. A jak anioła głos, przepraszam. Miała głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz. Tak to on, na rozstaju dróg, stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. O kurwa. Tak to on. W sumie Marek Grechuta, bardzo dobry raper. Bardzo dobry. Było dni. Do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, ty żałujesz ty, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Na 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 na. Mikrus czysto śpiewa, bardzo dobrze. Myśleliście, że Mikrus nigdy nie potrafił śpiewać? Się grubo myli, się gnoje. O, diz na głowę! Music Maker, dobrze. To do ciebie, niech cała Polska się wreszcie dowie, jakim jest język. Pamiętam dzień, jak do mnie cenzura pisałeś, że moja matka jest r***o przez stado murzynów. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało, ale potem miałem łezkę wokół zakało. I co kurwa zatkało kakało, kiedy się wydało, że czy czwarte tych subskrybentów to twoje multikonta, niby była między nami zgoda przybijana. Wirtualna piątka. Powiem ci prawdę, że tak nie było. Miałeś ciebie bekę, bardzo mi miło. Nawet sam Piotrek powiedział, że jesteś debilem, zgodzę się z tym, bo jesteś skurwysynem. Twoja matka jest ruch przez stado murzynów. Skurwysynu, no to pora, by to powiedzieć, że jesteś zjebem, wartym serem. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało. Zjebi ducha dupę, bo święty, a mamo. Dobre, to były dobre rapsy, nie to co teraz. Teraz Mikrus nagrywa trapy. O nie! O nie! Bardzo dobrze. Czemu ja to polajkowałem, nie? Mogę przeczytać do tego w ogóle komentarze? Nie mogę. Nie znaleziono komentarzy. Może dlatego, że... O! Coś się tutaj... kreowało. O, piątek 13, to też musi być to dobre. Musi być dobre, jak nic. Jakie disco! A to chyba FL Studio było. Mamy piątek, 13, co jest kurwa z Lego! Pijam pudą wodą, ten fajny dzień, bo jestem jednym z najlepszych. W tej liczbie mamy piątek. Kurwa, Mikrus! To jest prawdziwy Mikrus, a nie to co... jakich kurwa debilek na czasoprzestrzeni albo na nowym rozdzielcu? To jest kurwa prawdziwy Mikrus. Piątek! 13, co jest tygodniu, kurwa złego! Pijam budą! Ten fajny dzień, bo jestem jednym z najlepszych. Cwery, wiesz, mamy piątek, widzę miliony dziebeczek. Szajby lubią doglądać i doronych dziebeczek. I temu nie zaprzeczę, że ci krócy jest jednym z bo ma ich za dużo piki. Bo jest kurwa śmie. I to każdy wie, co odpierdala łeb. I syn kurwa nigdy nie skończy. Pozdrawiam szefusów takich jak ja. Bo widzę, że ciebie głowa boli twoja dwa. Bo mamy dzisiaj piątek, zaczynamy wątek, odpalamy bombę, a nie dobrze. Bo mamy piątek, 13,
każdego, co jest tym, tym, opijam budą. Bo jestem jeden z najlepszych twych, wiesz? Dobra, kończymy te karuzele śmiechu. Moi drodzy, za długi ten materiał, może godzina materiału. Przepraszam, ja to i tak wytnę i będzie z tego jakieś pół godziny albo coś koło tego. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za tego jakże przepięknego Q&A. Co? Boże, za stare filmy. Jeśli chcecie więcej tego typu materiału, to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz suba. A ja kończę to. Trzymajcie się ciepło na razie, hej!